Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej w Turku na ulicy Zdrojki Lewe. Witam przede wszystkim mieszkańców tej ulicy. Jest ze mną pan starosta, pan radny powiatowy z tego okręgu, pan kierownik zarządu dróg powiatowych. Dziś chcemy mówić o Funduszu Dróg Samorządowych, który został ogłoszony już w zeszłym roku, a w tych dniach jest realizowany i chciałem przekazać dobre wiadomości mieszkańcom powiatu tureckiego. Szanowni Państwo, z tego funduszu dofinansowanie ponad 12 milionów dla poszczególnych samorządów powiatu tureckiego. Taka jest kwota dofinansowania. Oczywiście to nie jest ostateczna kwota, bo wszystko zależy od przetargów, ale jak wiemy, przetargi są poniżej tej kwoty, także będzie można zrealizować jeszcze więcej inwestycji. Wszystkie gminy, które złożyły wnioski, otrzymają to dofinansowanie i tak jak zapowiadaliśmy dużo, dużo wcześniej, bo już w ubiegłym roku będzie duża realizacja zadań drogowych na terenie powiatu tureckiego. Powtarzam, kwota ponad 12 milionów złotych dofinansowania. W tych dniach na stronach Urzędu Wojewódzkiego ukazał się komunikat w tej sprawie. Szanowni Państwo, spotykamy się na ulicy Zdrojki Lewe. Pan starosta za chwilę o tym powie, bo to droga powiatowa, ale spotykaliśmy się tutaj co najmniej dwukrotnie ponad rok temu. Sprawa ulicy Zdrojek Lewych toczy się już wiele, wiele lat. Mieszkańcy tu mogą powtórzyć. No i dziś chciałem zakomunikować, że wszystko zmierza do szczęśliwego i pozytywnego dla mieszkańców końca. Otrzymamy dofinansowanie na tę drogę i powiat będzie ją realizował. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że jeszcze mieszkańcy jeszcze bardziej i sama inwestycja troszkę potrwa, ale już niedługo ta droga będzie wyglądała tak, jak odcinek wybudowany przez powiat turecki kilka tygodni temu. Szanowni Państwo, ale ta droga to nie wszystko. Jeszcze pozostałe gminy, które złożyły z powiatu tureckiego z Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymają dofinansowanie i są to gminy takie jak Tuliszków, Nalanów, ale także miasto Turek, gmina Brudzew i gmina Dobra. Wszystkie te gminy otrzymają dofinansowanie, także gmina Przykona, czyli wnioski, które zostały złożone, zostały pozytywnie zaakceptowane. My nie rzucamy słów na wiatr. W trakcie kampanii samorządowej, kiedy mówiliśmy, że chcemy wybudować tę drogę, że będą pieniądze na pozostałe drogi w powiecie tureckim, różnie to komentowano, często żartami. Okazuje się, że jesteśmy poważnymi politykami i realizujemy swoje obietnice, tak jak się realizuje na szczeblu krajowym, tak jak rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, tak są realizowane wszystkie zapowiedzi i to, co mówiliśmy przed ponad rokiem, staje się faktem. I ulica Zdrojki Lewe i wszystkie te wnioski, które zostały złożone przez poszczególne samorządy z powiatu tureckiego, zostaną zrealizowane. Ja osobiście bardzo cieszę się też z tej ulicy. To wielkie wydarzenie dla miasta Turku, zrealizowane będzie przez powiat turecki. Mam nadzieję, że ze wsparciem samorządu miejskiego, ale przede wszystkim najważniejsze wydarzenie dla Państwa, którzy mieszkają przy tej ulicy i tyle lat musieli na to czekać. Obiecywaliśmy, dotrzymujemy słowa. Cieszę się, że będzie realizacja tego programu. Raz jeszcze przypomnę, 12 milionów dla powiatu tureckiego, a to nie jest koniec. Rusza kolejna edycja Funduszu Dróg Samorządowych. Dla wszystkich, którzy nie wierzyli, dziś pokazujemy, że warto nam zaufać, bo my po prostu dotrzymujemy słowa. Starania w tym zakresie czyniłem ja jako poseł tej ziemi,
pan starosta, pan radny, wielu samorządowców. Zabiegaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, ale także w Ministerstwie Infrastruktury, a także u samego pana premiera Mateusza Morawieckiego i skończyło się to bardzo, bardzo pozytywnie dla powiatu tureckiego. W historii powiatu takie kwoty jednorazowo przy jednej edycji programu nie były nigdy możliwe. Teraz jest to możliwe. To tyle na wstępie. Poproszę pana starostę o kontynuację. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dokładnie, tak jak już pan poseł wymienił, 364 dni temu razem z panem posłem Ryszardem Bartosikiem, z panem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jankiem Smakiem staliśmy w tym samym miejscu. Ja tylko przerwę na chwilę, wszystkie cyfry są ważne, ale ta czwórka szczególnie. Ale proszę dalej. Staliśmy wtedy my jeszcze na kurzu, w dziurach, już co niektórzy mieszkańcy ulicy Zdrojki Lewe mogą się cieszyć. Tu mamy mieszkańców, co już mają piękny wjazd z Kostki Brukowej, dojazd bez żadnych dziur. Ale szanowni Państwo, to jest wielki dzień dla właśnie wszystkich mieszkańców tutaj tej ulicy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już pan poseł powiedział, z Funduszu Dróg Samorządowych dostaliśmy 60% dofinansowania. Jestem przekonany, wierzę w to bardzo głęboko, liczę na wiarygodność pana burmistrza i tak jak nam do każdej drogi w mieście powiatowej robił tutaj tak zwaną infrastrukturę podziemną, zresztą uczestniczył i przy okazji dziękuję panu burmistrzowi, uczestniczył przy tym odcinku blisko 185 metrów, to jestem przekonany, że będzie uczestniczył do końca i niecałe 2 km, czyli do ulicy Kaczmarskiego, w stronę lasu, będziemy tą drogę mieli taką, jak tutaj widzimy, z jednej strony chodnik, z drugiej ścieżka rowerowa. Z tego bardzo się cieszę i przypomnę Państwu, że to jest inwestycja po raz pierwszy taka w historii powiatu na taką skalę. Ja wczoraj do pana burmistrza wystosowałem pismo, że mamy przyznane takie dofinansowanie i tak jak pan burmistrz też deklarował tu przecież wszystkim mieszkańcom, że podzielimy się po połowie tą dofinansowaniem, 40% weźmiemy sobie po pół. Ale warto przypomnieć przede wszystkim panią Marię Owecką, co niejednokrotnie pani do mnie na drugie piętro przychodziła. To wielki szacunek dla pani Marii. Pani Maria mówiła, że Boże kochany, ja już chyba nie dożyję takich czasów. Pani Mario melduje. Wykonanie zadania, tak, będę chciał. 80 lat. Tak jest. Na tą drogę wszyscy czekaliście ponad 80 lat. To jest to, co pan poseł powiedział. Jesteśmy wiarygodni, dotrzymujemy słowa. Byliśmy młode, to w szarbachach robili. A ja jeszcze z panią Marią mam taki, że tak powiem, umowę, że zrobimy jeszcze taki album, bo widziałem zdjęcia, ale to przed nami, pani Mario. Jestem przekonany, że jeszcze po tej ulicy będzie pani tutaj na rowerze jeździć. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pan radny. Szanowni Państwo, chcę już powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Na budowę tej drogi jest rozstrzygnięty przetarg. Wiecie Państwo, że pierwotnie zakładane było kosztowo na 10 milionów wybudowanie tej drogi. Nie, pierwotnie 12, ponad 12, później było 10, tak? I teraz, proszę Państwa, jest taka historia, że ta droga może być wybudowana za tą kwotę, którą tu 6 milionów 150 zł 459 zł. Jeśli się wszystko dobrze ułoży, to część tych prac remontowych, budowlanych będzie wykonana jeszcze w tym roku, reszta pewnie w przyszłym roku, ale najważniejszy jest fakt, że przed samorządowymi wyborami spotkaliśmy się 2 razy, jak pan poseł mówił, i staliśmy z państwem w jednym szeregu, mówiącym jednym głosem i wszyscy powątpiewali, że tyle lat samorząd się o to starał, nie udało się. Teraz stało się to faktem. Ta droga na pewno będzie służyć wszystkim mieszkańcom całego miasta, ponieważ to jest droga, która łączy drogę z drogą Kaczmarskiego całe miasto. Tutaj na pewno chętnie pojadą cykliści, prawda, będą wycieczki piesze w stronę lasu,
na pewno Państwo wreszcie będziecie myli okna coraz rzadziej, bo zawsze na to się narzekali i nie będziecie musieli już w tej chwili chodzić i prawda dopominać się o to, co Wam się od iluś tam 10 lat należało. Także, Szanowni Państwo, cieszmy się wspólnie, jestem mieszkańcem tego osiedla, więc tym bardziej mi miło, że brałem udział w tak fajnej sprawie i że ta inwestycja wreszcie będzie służyła mieszkańcom tego osiedla, ale również całego miasta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak krótko tylko w formie takiego małego... A co z wodociągiem, który jest zasilany kilometrowo? Za chwilkę będziemy mówić. Zaraz porozmawiamy chwilowo. Sprawa zgłaszana od 10 lat. Małe sprostowanie, to są takie emocje, bo taka duża inwestycja może powstać na terenie powiatu tureckiego. 6 milionów 150 tysięcy to jest dofinansowanie z 10,5 miliona złotych, czyli to jest 60%. Szanowni Państwo, ja chciałem jeszcze pogratulować i panu staroście i wszystkim samorządowcom z powiatu tureckiego, którzy uzyskali dofinansowanie na swoje inwestycje. Bardzo się cieszę, że mogło się to zrealizować. Zarzucano nam przedtem, że przed wyborami samorządowymi coś ogłaszamy. Teraz pewnie będzie, że przed wyborami parlamentarnymi, ale to dobrze, to jest pozytywny skutek demokracji, jeżeli przed wyborami jest coś obiecywane, ale jest też realizowane, tak być powinno i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że i droga, ulica Zdrojki Lewe powstanie i powstaną drogi w poszczególnych gminach naszego powiatu.